W dzisiejszym odcinku wasza ulubiona seria, czyli Zdradziecki Chowany. Wszystko polega na tym, że znaleziona osoba będzie miała trochę czasu na zdradzenie nam swojego kolegi. Zdradzony kolega będzie musiał odpaść z gry, a osoba, która wyznaczyła swojego kolegę, będzie mogła schować się jeszcze raz. Jeśli lubicie Zdradzieckiego Chowanego na tym kanale, dajcie znaka łapką w górę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Przed wami Zdradziecki Chowany. Pewnie już wiecie, na czym to polega, ale szybko jeszcze wam powiem. Jeżeli znajdziemy jakąś osobę, to ona może zdradzić swojego kumpla i pokazać miejscówkę, gdzie się schował. Także znaleziona osoba będzie miała około 10 sekund, żeby wyznaczyć inną i ta wyznaczona osoba będzie musiała się z nami pożegnać. Jest dzisiaj 14 widzów, także macie minutę na to, żeby się schować. Także 3, 2, 1, go. A wy macie, widzowie, 5 sekund na zostawienie łapy, także Ewela, odlicz. 5, 4, 3, 2... jeden. Także my sobie idziemy na razie na bok, oni się schowają. No i jeśli chcecie kolejnego Zdradzieckiego Chowanego, napiszcie, gdzie powinien on się odbyć. Także wybierzcie sobie miejscówkę z mapy. A few moments later. 5, 4, 3, 2, 1. Zawsze trzeba powiedzieć tak. Szukam! Dobra, widzowie, zaczynamy szukać. Ewela, jak znajdziesz jako pierwsza osobę, to dostaniesz nagrodę. Dobra, chodźmy razem, dobra? Chodź za mną, chodź za mną. Ty musisz chodzić za mną, dobra? Czy ktoś tu jest? Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj trzeba po kolei w samochodzie, czy nie siedzą. Po kolei trzeba sprawdzać każdy budynek, bo oni tutaj, wydaje mi się, że mogą mieć takie kampy, jakich się nie spodziewamy. Czy masz już kogoś tam? No, sprawdzałem pod schodami. No, ja bym się na pewno schował pod schodami, ale z tego, co widziałem, no to nikogo tam nie było. Mi się wydaje, że pod schodami to by się każdy schował. Czy my możemy rozwalić ściany? Możemy, oczywiście. My możemy. Oni nie mogli, ale coś tu jest rozwalonego swoją drogą. Właśnie, i tu jest jakiś pokój. Czy ktoś tam jakoś wszedł, myślisz? W sensie tutaj przez to okno da się wejść. Ale niestety tutaj chyba nikogo nie ma. Musimy w ogóle sobie zaznaczyć tak jakby na mapce tutaj, żebyśmy pamiętali, że ten domek już został przeszukany. Ej, ta miejscówka nie jest taka duża, to może się znaczy nie jest duża, jest duża właśnie. Może się rozdzielmy, czy nie? Ja bym sprawdzał po kolei, ale nie po kolei. W sensie tak, żeby oni się nie zorientowali, bo mogą zmieniać miejscówki, wiesz jak to jest czasami. Wejdźmy do tego domku, sprawdźmy tutaj pod schodami, tutaj nikogo nie ma. Tutaj też, tutaj też. Ja bym w ogóle patrzył tak bardziej na zewnątrz, w sensie w krzakach, na drzewach, coś w tym stylu. Ja właśnie tutaj zaraz obczajam tam, gdzie byliśmy wcześniej, to obczajam te krzaki. Ewela, a weź znajdź mnie teraz. A chodź, Rafa, na chwilę do mnie. Patrz się tam. Ale ja mam coś lepszego. Chodź, najpierw moją osobę. Co? Krzak się schował w krzaku. Ile ma sekund? 10 sekund, tak żeby ku 10 sekund na pokazanie, gdzie kto jest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Nie wiesz? No dobra, no dawaj, spróbuj jeszcze, spróbuj, nie poddawaj się, bo jako, że jesteś pierwszy, to masz jeszcze 10 sekund dodatkowych, uciekaj. Może chcę pokazać, że znalazł na przykład ciebie. Dobra, ostatnia szansa, jak nikogo nie będzie u góry, no to kolega będzie musiał odpaść. No sprawdź sobie tu jeszcze. Ja tutaj byłem szukać wcześniej, więc wiem, co cię czeka. Tu chyba kolega ma lagi. To ten koksu, no koksem w tym odcinku nie był, w tym chowanym, ale zobaczymy, kto zostanie koksem tego odcinka i ja już tutaj Rafałowi coś pokazałam i to są takie trochę cheaty, co? Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca cheat, bo ja na samym wstępie mówiłem, że trzeba zmienić drużynę. Po kolei mówiłem, że trzeba tą drużynę i pan Banan nie zmienił je chyba jako jedyny. Kolego, masz 10 sekund, żeby znaleźć kogoś, także 10, 9, 8, 7, 6, 5. No dajmy mu może 15 sekund. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. No nie zdążył. Dajmy mu zapasowo jeszcze 5 sekund. No nie, już nie. Kolego, chodź tu pomachaj na sam koniec. On dalej szuka, on nie odpuszcza, ale no... Bardzo mi przykro, ale musisz wylecieć. Także banana już z nami nie ma, lecimy dalej. Znalazłeś jedną, ja znalazłam jedną, ja z cheatami, także teraz idę szybko i mam nadzieję, że w tym domku ktoś będzie kampił. Ale tak jak powiedziałeś, wydaje mi się też, że w domku jest ciężko się gdzieś schować, nie? Lepiej chyba się gdzieś na zewnątrz, ale pod schodami, czy ktoś tutaj jest? I jest! Patrz, jak czeka na krześle na nas. Także kolego, 10 sekund na znalezienie kogoś. Mam nadzieję, że patrzyłeś, czy ktoś gdzieś jest. Także 10, 9, 8, 7, 6. O! No ty, nie celuj do nas, byku, co ty robisz? Także ty się możesz schować jeszcze raz. No a ty, bardzo mi przykro, ale musimy cię pożegnać, Kasper. Dobra, idziemy tutaj teraz na zewnątrz zobaczyć na balkoniku. Wydaje mi się, że w tym domku już chyba całe przeszukaliśmy, nie? No jest jeszcze piwnica tutaj właśnie. Chodźmy do piwnicy zobaczyć. Być może ktoś tu jest w piwnicy. Ale wydaje mi się, że tamten ziomek, ten co był w domku, to pewnie słyszał, że jest tylko jedna osoba i po prostu poszedł do niej i nam ją pokazał. A piwnicy nie da się inaczej otworzyć, tak to by była otwarta. Dobra, Rafał, bo ty coś na razie jesteś z tyłu, także daję teraz tobie pole do popisu, szukaj.
szukaj. Mi się wydaje, że na restauracji na tacos będzie dużo osób. Ja ogółem mam pewien trop, ponieważ wcześniej przechodziłem koło budynku i ktoś coś niszczył. Także wydaje mi się, że w tamtym miejscu ktoś powinien być, ale oczywiście musimy sprawdzać też samochody, bo w samochodach oni również mogą być. Ktoś tam strzelał chyba. I ogółem to było w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu tutaj. I Ewela, wyjdźmy sobie na górę i szukaj ze mną tutaj, bo to może być albo drzewo. A mówisz, że na drzewa ktoś wyszedł? No wydaje mi się, że to jest bardzo możliwe właśnie wejście tu na drzewo. Ja rozwalę tutaj i zobaczę w domku. Może jakoś wyszedł tutaj, nie wiem, przez okno czy coś tam, ale tu nie ma okien. Ewela! Hej, tu! A tu! A gdzie on był? No, na dachu był cały czas. A w ogóle go nie było widać, bo on ma kolor tak jakby skina, taki jak dachu. Także kolego, masz 10 sekund na znalezienie kogoś, dawaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Chyba, że idzie za tropem, w sensie on tu może wiedzieć, gdzie on jest. Patrz! Ktoś siedzi, ja też to widziałam, ale my tu byliśmy wcześniej. Ale ja sprawdzałem, Ewela, ja to sprawdzałem i tutaj nikogo wcześniej nie było. Także tamten kolega może się schować jeszcze raz, a ty, kolego, musisz nas opuścić. Zrobiłam to za ciebie i ja kogoś tutaj widziałam z tyłu, że ktoś tutaj za żółtym domkiem, gdzieś tutaj coś mi skakało, także tutaj ktoś musi być. Ale chodźmy teraz do restauracji zobaczyć, bo tutaj wydaje mi się, że jakoś między stolikami. Na pewno tam u ciebie jest piwnica, więc wejdź do piwnicy i sprawdź. Ja tutaj w ogóle jestem pierwszy raz, wchodzę do łazienek na razie. W łazienkach nie ma nikogo. Ja kogoś słyszę, Ewela. I albo to jest u góry, albo to jest na dole. Ty jesteś u góry? Tak, 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 ale to może mnie słyszałeś? A, właśnie, bo to możesz być ty w sumie, no nie? Jest! Ty, no on ma takiego skina samego jak ja. Co jest grane? Ty nas trochę zmyliłeś, dawaj. 10 sekund na znalezienie. 3, 2. No dobra, niech sprawdzi tylko w tym domku. My tu chyba byliśmy już, co? Właśnie nie wiem, czy my tu byliśmy, czy nie. Także kolega, jeśli tu nikogo nie ma, będziesz nas musiał pożegnać, tak mi się wydaje. Jest! Znalazł kogoś! Ale i teraz co? Dajmy się schować, a temu dajmy znaleźć kogoś. Ewela, zobacz na mój ekran. Ale to gdzie on jest? Czekaj, bo oni nam w dwójkę zwiali. Gdzie jest ten drugi? Tam poszedł. Nie, tam. Tam poszedł, Ewela. Tu było troszkę oszukane. Dobra, on tam jest pod altaną. Niby znalazł, ale po czasie, więc w sumie każdemu powinniśmy dawać tyle samo czasu, dlatego tutaj troszkę zmieniliśmy zasady. Ale odliczam. 10, 9, 8, 7, 6. Dobra, chyba jednak się poddał, także chyba... chyba po nim. Dobra, kolego, chodź tutaj. Bardzo mi przykro. No i chyba już wiemy, kto będzie następny, co? Też mi się tak wydaje. Wy pewnie u mnie widzowie widzieliście, o ile ta osoba dalej tam jest. Ewela, weź sobie zjedz to, żebyśmy tam szybciej przeszli. Ej, ale czekaj. Tutaj... Co to jest? Tu jest ziomek. Panie kolego, masz chwilę, żeby znaleźć kogoś. Szybko. 15 sekund dajmy oko. Niech będzie. 4. 3. 2. 1. Niestety, ale się nie udało. No nie udało się, kolego. Ewela, wyeliminuj go. Wojan YouTube. Ewela, okazuje się, że mam pewną osobę znalezioną. No, tu gdzie ten kolega właśnie szukał i on nie zauważył tej osoby. I tu jest dokładnie ten skin, którego już mieliśmy wcześniej. W sensie nie mieliśmy go. Także masz 10 sekund. Ale miał pecha tam ten gościu. 5. 4. 3. Dajmy mu jeszcze 5 sekund. On nie zdążył w ogóle nigdzie wejść. Za mało czasu chyba, co? Ale patrz, jak on idzie i idzie i idzie. On wie chyba, gdzie ktoś jest, tak mi się wydaje. Dobra, kolego. Czas minął. Bardzo nam przykro. Ewela, okazuje się, że tutaj mam pewnego kolegę. Ja już go widziałem dużo wcześniej. Ja już chyba wszystkich widziałem dzisiaj. Także kolego, szukaj. 10 sekund. Ej, to była 200 IQ kryjówka moim zdaniem. Coś gdzieś tam macha. On niby, tak wiesz, udaje, że niby widzi i gra na czas. Tak mi się wydaje. 4, 3, 2, 1... I to już jest tyle. Ewela, chodź za mną, bo tutaj mieliśmy wcześniej ziomeczka. Ja się przebijam tędy i on tu dalej siedzi. Także kolego, 10 sekund na znalezienie kogoś. Ewela, ty wiesz w ogóle, gdzie my jesteśmy? Nie, szukam was. Idziemy na restaurację, w sensie na tacosa i gdzieś tam do tyłu idziemy. I ten ziomek idzie, ale chyba... Chyba nigdzie nie dojdzie. Panie kolego, bardzo mi przykro, ale to już jest twój czas. Ja jeszcze bym sprawdziła tutaj na obrzeżach mapy, bo na przykład niektórzy mogą kampić w krzakach. W tym krzaku chyba nie... Sprawdzaliśmy, ale tutaj nie ma nikogo. Jeszcze 5 osób niby zostało. Ja nie wiem, gdzie te osoby są. Ja mam taki pomysł, żeby strzepać jabłka z drzewa. Także możemy się pobawić właśnie w coś takiego. Tu nikogo nie ma. Chcesz każde drzewo na tym miejscu chce rozwalić? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Na stacji jeszcze nie byliśmy w ogóle. No to wchodź na stację i ja wchodzę na budynki. Zobaczę budynki. Tu jeszcze musimy patrzeć w ten sposób, że oni się mogą schować tak jakby drugi raz. Więc mogą wejść do tych domków, w których już byliśmy. Ma!
Mam Rafa. Ale miał miejscówkę. 10 sekund masz, 15. Także jak czas minie, to wam powiemy. On stał w cieniu drzewa i jego nie było tak za bardzo widać. No ale fajny skin nachowanego. No tu kolega ma jedno jeszcze chwilę. I wydaje mi się, że to już jest twój czas. Przykro mi, czwarte miejsce. Dobra, Ewela, zostały jeszcze 3 osoby. I teraz tak, wystarczy, że znajdziemy 2, a ostatnia nam po prostu się ujawni. Ja bym jeszcze sprawdziła w samochody. Bo te osoby, które zwiewały, to możliwe, że wsiadły do samochodów właśnie. Ja robię szybki przejazd po miejscówce. Ja idę tam pod, do piwnicy zobaczyć jeszcze raz, dobra, do burgera. Okej, wydaje mi się, że ktoś tutaj mógł wejść na te drzewa, bo na nie jest bardzo łatwo wejść. Chociaż jak widzicie, no ja nie potrafię. A więc tak, sprawdźmy sobie z góry te drzewa. Tutaj nie ma nikogo. I ciężko już. Musimy chyba całe budynki zniszczyć. Mi się wydaje, że kogoś słyszałem u mnie na domku. Tu nie ma nikogo. Tak, jest! Chłop tutaj na tym. A myśmy tu byli. I on na drzwiach był. Dobra, mamy, mamy. A my już go znaleźliśmy chyba. Ty już byłeś znaleziony? Ty byłeś pod drzwiami, nie? Także bardzo mi przykro. You are sus. Czyli zostaje ostatnie 2 osoby. Osoba, która zostanie teraz znaleziona, będzie miała 15 sekund na znalezienie finalisty. Jeśli go znajdzie, to wtedy wygra ta osoba, która została znaleziona wcześniej. Więc teraz się dopiero zaczyna zabawa. Na żółtym domku nie ma, na takosie nie ma. Bo najgorsze jest to, że została 2, a my nie mamy zielonego pojęcia, gdzie oni są. Mam, 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 mam. I ten ziomeczek jeszcze nie był znaleziony. Byłeś znaleziony, czy nie? Był. Byłeś znaleziony? Także, byczku, bardzo mi przykro, ale no, przegrywasz. Było blisko, Nexo YouTube. I teraz tak, finalna osoba, zapraszamy pod tako i proszę nam zdradzić swoją miejscówkę. Dobra, to jest skin Krzaczera i pokaż nam, gdzie byłeś. Pokaż nam, gdzie byłeś. Tak, mówiłem, że to... Zielone skiny jest ciężko znaleźć na takich miejscówkach. Jak możecie zobaczyć, no my tu rozwaliliśmy pół miasta, a on dalej był schowany. Na drzewie. Przecież ile tych drzew zostało? 5 drzew zostało może na krzyż? Co za krzaczor? Ej, ale patrzcie się, jedno drzewo na miejscówce, tu drugie, no bo dobra, więcej drzew. Słabo, słabo szukałem na drzewach. Magiczny bananek i patrzcie się, magiczny bananek na drzewie, no tam powinien być, nie?